Aktorzy dziejów wielokrotnie wychodzili na scenę szaleni. Nawet zyskiwali taki przydomek. Na przykład król Francji Karol VI szalony, albo monarcha Anglii Ryszard II także szalony. O szaleństwie Władimira Putina zaczęto mówić wprost, jasno i wyraźnie od 24 lutego, czyli od agresji Rosji na Ukrainę. Prześledźmy tylko komentarze wyspiarzy. Brytyjski dziennik The Times: Władimir Putin utracił kontakt z rzeczywistością. Brytyjski minister obrony Ben Wallace: Władimir Putin po prostu oszalał. I jeszcze brytyjski premier Boris Johnson: Władimir Putin przestał działać racjonalnie. Weźmy także na naszą agendę trzy wystąpienia Władimira Putina. Pierwsze z 21 lutego, kiedy to odmawiał Ukrainie prawa do własnego państwa, do suwerenności, samostanowienia i niepodległości. Taki quasi historyczny wykład. To wszystko było именно tak. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, że to historyczny fakt. Jak powiedziałem, w rezultacie bolszewickiej polityki pojawiła się sowiecka Ukraina. W nasze dni można z pełnym основанием nazwać Ukraina imienia Władimira Ilicza Lenina. Którą dzisiaj można nazwać dosłownie Ukrainą imienia Władimira Lenina. Władimira Lenina. To całkiem i całkowicie potwierdzone są archiwnymi dokumentami. Ta teoria znajduje poparcie w archiwalnych dokumentach. Mieszkańców Donbasu de facto wciśnięto w skład Ukrainy. A oni, wdzięczni potomkowie, stawiają pomniki Leninowi. Ukraińcy je niszczą. Nazywają to dekomunizacją. No nie trzeba, co nazywajcie, zatrzymywać na półpuści. My gotowi pokazać wam, co znaczy dla Ukrainy prawdziwa dekomunizacja. Jesteśmy gotowi pokazać Ukrainie, co to znaczy prawdziwa dekomunizacja. Drugie wystąpienie 24 lutego, które zostało wyemitowane w rosyjskiej telewizji dokładnie w tym momencie, kiedy ta agresja Rosji na Ukrainę się rozpoczynała, a właściwie nawet w zasadzie już od godziny trwała. I dla tego my będziemy stremić się k demilitaryzacji i denacyfikacji Ukrainy. Wreszcie trzecie krótkie wystąpienie z 25 lutego, w którym to wystąpieniu Władimir Putin nazywał rząd ukraiński bandą narkomanów i neonazistów. On isteryków w качестве żywego szczyta. Bierzcie władzę w swoje ręce. Похоже, nam z wami będzie lepiej dogadać się, чем z tej szajki narkomanów i neonazistów, która zasiła w Kijowie i wzięła w zalożniki весь ukraiński naród. A także każde kolejne publiczne wystąpienie prezydenta Federacji Rosyjskiej jasno wskazują na to, że mamy do czynienia z człowiekiem nie do końca zrównoważonym emocjonalnie. Przy czym nie chodzi tutaj o kryzys zdrowia psychicznego, ale o chorobę władzy, o syndrom pychy, o mroczną triadę oraz o polityczną paranoję. Kto by nie pytał się pomieszać nam, a tym bardziej создać ugrozę dla naszej strony, dla naszego narodu, должны znać, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Zacznijmy od syndromu pychy. Zjawisko to opisał brytyjski neurolog David Owen, zresztą przez wiele lat czynny polityk, był posłem Izby Gmin, także przez 10 lat szefem brytyjskiej dyplomacji. Kiedy porzucił polityczny świat, to wrócił do swoich badań psychiatrycznych, wydał kilka książek, w których analizował przywódców politycznych i stwierdził, że chorzy u władzy i chorzy na władzę wyróżniają się kilkoma cechami. To jest właśnie syndrom pychy. Po pierwsze, tego typu osoby mają osobowość narcystyczną i są skłonne do działań wizerunkowych. Po drugie, mają nadmierną pewność siebie i lubią publicznie upokarzać innych. Pamiętają Państwo Władimira Putina, jak publicznie łajał, rugał Siergieja Naryszkina, choć Naryszkin to jest jeden z jego najbardziej zaufanych ludzi? W przeciwnym razie, wy proponujecie zacząć przygaworny proces? Нет, я... Или признавать суверенитет их. А я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да, так, да или нет. Да? Поддерживаю предложение
о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. По трzecie, osoby dotknięte syndromem pychy mają skłonność do działań impulsywnych i do przekraczania granic. Wreszcie są przekonani, że odpowiadają jedynie przed Bogiem i historią i że oba te trybunały w przyszłości z pewnością będą dla nich łaskawe i przyznają im słuszność. Według Owena syndrom pychy uaktywnia się z całą mocą mniej więcej po 9 latach od rozpoczęcia sprawowania władzy. Władimir Putin siedzi na swoim stołku już 22 rok. W dodatku ostatnie 2 lata z powodu pandemii koronawirusa spędził w ścisłej izolacji od świata. Przebywał głównie w swojej wiejskiej rezydencji. Z niewieloma osobami miał wówczas kontakt. Nazywany był nawet starym człowiekiem w bunkrze. Niewykluczone, że ta izolacja pogłębiła u niego także syndrom pychy. Mroczna triada to wyjątkowo toksyczna kombinacja 3 cech. Narcyzm, makiawelizm i psychopatia. O osobowości narcystycznej już Państwu mówiłam. Nadmierna miłość własna, skupienie na sobie, na swoich potrzebach, także próżność. Było to widać u Władimira Putina, który przez lata pielęgnował wyjątkowo pieczołowicie swój wizerunek rosyjskiego macho. Kiedy prezentował nagi tors albo sprawność fizyczną, to było widać, że chce być uwielbiany i podziwiany. Makiawelizm to skłonność do manipulowania innymi ludźmi. Inni są traktowani przedmiotowo, jak narzędzia, instrumenty do osiągania swoich celów. Towarzyszy temu oczywiście ignorowanie wszelkich norm moralnych i etycznych. Za предельным cynizmem. To nie tylko беспардонная ложь Киева, заявление, что это Россия, додумались до этого, якобы запустила ракету по Донецку, но и то, что так называемый цивилизованный западный мир, европейская и американская пресса даже не заметили трагедии Донецка. Страна сделала все для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни. И по трzecie, психопатия. Czyli skłonność do zachowań aspołecznych. Psychopata nie będzie czuł winy z powodu tego, że bomby spadają na szpitale i szkoły, że giną niewinni ludzie, że giną dzieci. Nie ma w sobie za grosz empatii, nie czuje też wstydu. Z kolei ci, którzy są paranoikami politycznymi, to są osoby, które są wrogo nastawione wobec świata, niezwykle podejrzliwe, także mające nadmierną pewność siebie, a na dodatek ulegające myśleniu urojeniowemu. Powtarzam, u nas nie zostało drugiego wariantu dla samozaszczyty, dla zabezpieczenia bezpieczeństwa Rosji, kromie prowadzenia specjalnej wojennej operacji. Także oczywiste, że zachodnie pokrowiciele prosto podtalkują kijowskie władze do przedłużenia krwoprolicia. Próbując rozrysować profil psychologiczny Władimira Putina, nie można oczywiście pominąć jego przeszłości w KGB, organizacji dość bandyckiej, za to silnie formatującej swoich członków. Po pierwsze, Władimir Putin, jak na byłego KGBistę przystało, stale kłamie. Oksana Zabuszko, ukraińska pisarka, mówiła w wywiadzie dla tygodnika Polityka, że jeden z dysydentów epoki Andropowa mówił tak: nie wierzcie nigdy KGBistom. Nawet jeżeli za oknem deszcz pada, a oni mówią, że deszcz pada, to im nie wierzcie. Zdaniem Oksany Zabuszko takie nieustanne kłamstwo wpycha człowieka w chorobę psychiczną. Można doznać pomieszania zmysłów, ponieważ stale kłamiąc, w pewnym momencie człowiek przestaje rozróżniać, co jest prawdą, a co kłamstwem, co rzeczywistością, a co fikcją. Co dzieje się na jawie, a co tylko w głowie kłamiącego. Po drugie, Władimir Putin ulega resentymentom. Arkadii Ostrowski, autor świetnej książki, którą gorąco Państwu polecam, Rosja, wielkie zmyślenie, opisuje taki incydent, który Władimir Putin na początku swojej politycznej drogi opowiedział dziennikarce. Rzecz dzieje się w Dreźnie w 1989 roku. Władimir Putin jest tam na placówce, pracuje oczywiście dla KGB.
Przed siedzibą protestuje wściekły tłum. Władimir Putin w środku pali dokumenty, żeby nie wpadły w niepowołane ręce, jeżeli tłum wtargnąłby do siedziby KGB w Dreśnie. W końcu postanawia wezwać na pomoc jednostkę wojskową, ale nie może tego zrobić bez zgody Moskwy. Tyle, że Moskwa milczy. Jak konkludował tę opowieść Putin, właśnie wtedy zrozumiał, że Związek Radziecki przestał istnieć, że się rozpadł. Oczywiście to jest wielki ból dla Władimira Putina. Znam jego najsłynniejszą chyba wypowiedź, że upadek Związku Radzieckiego to była największa porażka, tragedia geopolityczna XX wieku. Stąd też, kiedy byli kagiebiści po 10 latach zdobyli władzę w Rosji, to postanowili przywrócić Związek Sowiecki współczesnym Rosjanom, cofnąć wskazówki zegara. Stąd dziś Rosja, Ukraina, a także pośrednio cała reszta świata jest zakładnikiem psychosomatyki Władimira Putina.